W imieniu Zarządu Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego oraz gospodarzy serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszych zawodów Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w tenisie stołowym juniorek i juniorów. Witam zawodników, witam trenerów, witam skromną ekipę sędziowską. Szczególnie miło mi jest powitać burmistrza Puchnika, pana Wacława Szkołę. Prezesa klubu sportowego Strażak Puchnik, pana Stanisława Szkołę. Menadżera, trenera, zawodnika superligowej drużyny tenisa stołowego z Jarosławia, PKS Kolpin Jaroza, pana Kamila Dziukiewicza. Zanim przystąpię do omówienia szczegółów technicznych dzisiejszych zawodów, poproszę pana burmistrza o przywitanie zawodników i uczestników oraz o otwarcie dzisiejszych zawodów. Serdecznie witam wszystkich na dzisiejszych zawodach. Pozdrawiam w imieniu mieszkańców Pruchnika. Chciałbym wam życzyć, aby ten pobyt był tutaj dla was miły, aby te zawody przyniosły wam wszystkim sukces. I w tym momencie chciałbym ogłosić, że Mistrzostwa Sportowe w tenisie stołowym Podkarpacia juniorów i juniorek uważam za otwarte. Dziękuję panu burmistrzowi za otwarcie. Żeby nie przedłużać, zaczynamy od juniorów. Gramy na 9 stołach.
Turniej był bardzo dobry. Chciałem wygrać w sumie ten turniej. Nigdy jeszcze nie byłem mistrzem województwa, lecz udało mi się dzisiejszego dnia. Graliśmy w sumie tylko dwie gry. Grałem. Pierwszą grałem z zawodnikiem z Jarosławia, obrońcą Kubą Kuźmiczem. Udało mi się wygrać nieco 3-2, trochę szczęścia. I później z klubowym kolegą Hubertem Kopczykiem daliśmy radę jakoś przejść przez mękę klubową i wygrałem 3-2. Turniej uważam za bardzo udany. We'll be right back.
Przyjechałam do Pruchnika jako reprezentantka klubu LKS Strażek Wrocławka. Te zawody były dla mnie bardzo udane, ponieważ udało mi się je wygrać, pokonując przy tym moje rywalki, z którymi zawsze ciężko mi się gra. Jestem bardzo zadowolona i na pewno mile zapamiętam. We'll be right back.
Dzień Śpiwniku odbyły się indywidualne mistrzostwa w Podkarpacie juniorów i juniorek. Do naszej miejscowości przyjechali najlepsi zawodnicy w swojej kategorii wiekowej. Do kategorii juniorów zgłosiło się 24 zawodników, natomiast do kategorii juniorów zgłosiło się 13 zawodniczek.
Mistrzostwa województwa zostały poprzedzone trzema turniejami eliminacyjnymi, na podstawie których została utworzona lista i na podstawie jej dzisiaj zawodnicy mieli okazję zagrać u nas w Prudniku na turnieju podsumowującym cały sezon. Ja reprezentując drużynę gospodarzy KTS Strażek Prudnik zająłem miejsce 10. Z mojego klubu udział w zawodach wzięło jeszcze dwóch zawodników, Wojciech Lejarz i Marcin Ostecki, którzy pokazali się również z dobrej strony. Wygrali kilka meczów i zajęli wysokie miejsce w województwie podkarpackim. Zwycięstwa.